Cześć, witajcie. Jeszcze jest chwilka przed 10:00, dopiero dosłownie za minutkę, a ja robię pierwszy taki live na żywo z mojej strony, więc z mojej strony facebookowej. Dlatego jak dacie jakiś feedback, czy wszystko działa i mnie widać, to będę bardzo wdzięczna. O, pojawiło się. O, są trzy oczka, więc chyba mnie widać. Jeszcze chwileczkę zaczekamy, aż się pojawi trochę więcej osób i jeśli tutaj dacie mi sygnał, że wszystko widać i wszystko słychać, to będę wdzięczna. Widzę, że coraz więcej osób się pojawia, więc wszystko jest ok. Chyba. Czy mnie słychać? Proszę, niech ktoś napisze, czy mnie słychać. Do tej pory nagrywałam filmiki i wstawiałam, ale live'a jeszcze nie robiłam, więc to jest dla mnie nowość, więc od razu piszcie, jak coś będzie nie tak. Okay, coś mi się już tutaj wyświetla. Dosłownie jeszcze minutkę zaczekamy. Słychać, widać. Dobra, dzięki bardzo. No dobra, to dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, przedstawię się. Z tej strony Kapral Oktawia Nowacka. I dziś poprowadzę dla Was trening w ramach akcji Wojskowa Forma Online Ćwicz Razem z Nami, organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Część sportowców już takie treningi przeprowadziła. Treningi odbywają się w każdy wtorek i czwartek. I sportowcy z zespołów sportowych prowadzą dla Was takie treningi. Dziś przyszła kolej na mnie i mam dla Was zestaw ćwiczeń, który nie jest zbyt intensywny, ale bardzo się przydaje do tego, żeby ruszyć trochę mięśnie, ruszyć ciało do biegania. I mimo, że nie będzie bardzo intensywnie, to nie znaczy, że nie będzie wymagająco i nie będzie ten trening wymagał od Was włożenia w niego wysiłku, ponieważ bardzo będziemy zwracać uwagę na poprawność techniczną. I mimo, że właśnie powiedziałam, że nie będzie bardzo intensywnie, to i tak krótka rozgrzeweczka będzie nam potrzebna, dlatego sobie potruchtamy, ja potruchtam razem z Wami i w międzyczasie poopowiadam Wam trochę więcej o treningu i dlaczego taki trening i skąd on się wziął. Dlatego, jeżeli ćwiczycie razem ze mną, no to wstańmy. Możemy sobie leciutko zacząć truchtać, a ja Wam trochę poopowiadam o tym treningu. Otóż trening, który dziś zrobimy, będzie mobilizował nasze mięśnie, będzie usprawniał nasze ciało i zadba o nasze mięśnie głębokie. Szczególnie postaramy się, jak ja to mówię, otworzyć klatkę piersiową i otworzyć miednicę. Dlaczego ten trening? Ten trening był ostatnio bardzo mi bliski w momencie, kiedy wychodziłam z kontuzji rozcięgien podeszwowych. Była to najcięższa kontuzja, którą miałam do tej pory. I co się okazało, że pod wpływem różnych treningów, które miałam, pod wpływem bardzo dużych obciążeń, bo pięciobój to nie tylko bieganie, ale to jest szermierka, to jest jazda konna, to jest strzelanie, czyli są też sporty jednostronne, zaczęłam z czasem w czasie biegania przysiadać jak na krzesełku. Brak treningu motorycznego, brak siłowni spowodował, że moje ciało zaczęło funkcjonować źle. Mój pośladek przestał działać i okazało się, że całe obciążenie spoczywa na moich stopach, które po prostu tego obciążenia nie wytrzymały. Dlatego bardzo ważna jest świadomość tego, w jaki sposób biegamy. I czasem wydaje nam się, że wyjdziemy na trening i bieganie jest dla każdego, możemy biegać. I owszem, jest dla każdego, jeżeli robimy to poprawnie i czasem robiąc bardzo dużo kilometrów, nie zdajemy sobie sprawy, że możemy sobie tym zrobić krzywdę. No i troszeczkę poniekąd wymusiła to na nas nasza cywilizacja, bo kiedyś człowiek z natury był sprawny, dzisiaj tej sprawności trzeba trochę pomóc. I bardzo często nie umiemy biegać technicznie, ponieważ mamy zmniejszone zakresy ruchu w stawach, szczególnie w stawie biodrowym. I przez to nasze bieganie polega na tym, że albo bardzo mocno pochylamy się do przodu, albo garbimy się i nie jest efektywne, nie uaktywniamy pośladka. Dlatego dzisiaj skupimy się na tym, żeby ustabilizować miednicę, otworzyć ją, otworzyć klatkę piersiową,
po to, żeby przygotować nasze ciało do biegania i po to, żeby biegać właśnie efektywnie. Więc po takim wstępnym truchciku mam nadzieję, że wszystko, co chciałam, powiedziałam. Możemy stanąć w miejscu. Tak jak powiedziałam, trening nie będzie bardzo intensywny, dlatego rozgrzejemy się dosyć statycznie, ale każdy element tego treningu wymaga od Was skupienia i dbałości o poprawność techniczną. Nawet to ćwiczenie, które teraz pokażę, ćwiczenie, które jest częścią rozgrzewki. Stajemy na jednej nodze, podnosimy udo tak, żeby było równoległe do podłogi, podudzie prostopadłe do podłogi. I tutaj już zwracamy uwagę na to, żeby nasza miednica, nasze dwa kolce biodrowe były w jednej linii, tak? Czyli nie stoimy w ten sposób, nasz kolec biodrowy nie opada, bo to jest częsty błąd, który robimy w czasie biegania, czyli zamiast mieć ustabilizowaną miednicę, stawiamy krok i ta miednica nam opada na różne strony. Więc tutaj skupiamy się na tym, żeby świadomie ustawić naszą miednicę, czyli podnosimy nogę. Możemy nawet położyć dłonie na kolce biodrowe, żeby sprawdzić, czy nic tutaj nam nie opada. I robimy sobie po 5 krążeń. Dzisiaj troszeczkę taki skondensowany trening, bo wiadomo, że można zrobić troszeczkę więcej, ale mamy tylko 30 minut. Ja bym chciała też trochę poopowiadać. Dlatego zrobimy trochę mniej powtórzeń, ale tak, żeby jak najwięcej ćwiczeń Wam pokazać. Po 5 krążeń w jedną, w drugą stronę. I zmieniamy nogę i cały czas będę Wam przypominać, pamiętamy o tym, żeby ta miednica była cały czas w jednej linii. W jednej linii. Mi się czasem może mylić z liczeniem, kiedy będę do Was mówiła, dlatego wyróbcie po 5 powtórzeń, mi czasem wyjdzie 4, czasem 6, więc się nie sugerujcie. Stajemy ponownie na prawej nodze. Tak samo ją podnosimy, z tym, że tym razem robimy krążenia pod udział. Tak naprawdę to krążenie wychodzi ze stawu biodrowego, ale chodzi o to, żeby nie krążyć całą nogą, tylko udo zostaje w jednej linii, a my sobie spokojnie krążymy pod udziem po 5 razy na jedną stronę. Również dbamy o to, żeby nasza miednica była stabilna. Zmieniamy stronę po 5 razy. Jeśli po treningu będziecie mieli jakieś pytania, bo ja z tej odległości nie widzę, czy coś do mnie piszecie, to śmiało mogę zostać jeszcze 5-10 minut i poodpowiadać, nie ma problemu. Hop. I ponownie prawa noga i robimy krążenia całą nogą. I tutaj też patrzymy, czy kolce biodrowe są w tej samej pozycji. I druga strona. Hop. Dobra. Zmiana nogi. Niektórzy mogą słyszeć, jakim trzaska w biodrze. I czasem też trzaska. To jest efekt wielu lat treningu. O. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Ja słyszę. Ale Was też nie słyszę. OK, no to teraz stajemy w szerszym rozkroku, rozkręcimy jeszcze trochę bioderka. Po 5 razy na stronę, jedna, druga. Krążenia w klatce piersiowej, możemy się przytrzymać jedną ręką z przodu, drugą z tyłu i krążymy tylko odcinkiem piersiowym. Tylko odcinek piersiowy. To też troszeczkę uświadamia nam nasze ciało, stajemy się świadomi, jesteśmy w stanie aktywować odpowiednie mięśnie. To jest bardzo ważne w aktywności fizycznej, świadomość własnego ciała. OK, trochę rozruszamy ręce, bo porobimy jeszcze trochę planków, więc żeby sobie krzywdy nie zrobić, kilka krążeń, przód, tył. Trochę mi ucina ręce. Ale jak wiecie, jesteśmy w domu i nie mam tyle miejsca, żeby odsunąć kamerkę na tyle, żebym się zmieściła cała, więc mam nadzieję, że i tak wszystko dojrzycie. Jeszcze trochę na boki.
Jeszcze rozciągniemy troszkę szyję. Lewe ucho do lewego barku, prawy bark jak najniżej ściągamy. Ściągamy bark w dół, nie rozciągamy w ten sposób, bark jak najniżej i leciutko naciągamy szyję. Lekko dociskamy szyję do ręki, napinamy ją i odpuszczamy, żeby się jeszcze bardziej rozluźniła. Hop. I druga strona. Lekko naciągamy. Pamiętajcie, że wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj pokażę, robicie do momentu komfortu. Jeżeli czujecie jakiś dyskomfort, to nie są ćwiczenia, które robi się na siłę. Więc robicie tyle, na ile dajecie radę, tyle, na ile czujecie się komfortowo i tak, żeby nie czuć bólu. Te ćwiczenia powtarzane systematycznie zwiększą zakres ruchu, ale nie wszystko przychodzi od razu i zdaję sobie sprawę, że niektóre, choć wydają się proste, będą dla nas trudne. Dlatego zaczniemy, ja czasem zerknę na zegarek, żeby nie przedłużyć, bo ostatnio prowadziłam ten trening przez godzinę, dlatego będę się trochę sprężać. Pierwsze ćwiczenie, które też poniekąd jest trochę ćwiczeniem rozrywkowym, ale ma za zadanie otworzyć nam staw biodrowy. I może najpierw pokażę od przodu, żeby z każdej pozycji Wam pokazać. Schodzimy do podporu przodem i w tej pozycji lewą nogę dokładamy do lewej ręki. Dokładamy prawą. Teraz tak, niektórzy tak jak ja prawie usiądą, u niektórych to będzie taka pozycja, więc nie przejmujcie się na początku. I staramy się w tej pozycji, w której jesteście w stanie wytrzymać, podnieść ręce do góry. Czyli, pokażę Wam od boku. Nie robimy czegoś takiego, tylko staram się jak najbardziej wyprostować. I w tej pozycji, hop, wychodzimy do góry. I ponownie przysiad i wracamy, hop, hop i do podporu. I zaczynamy teraz od prawej nogi, prawa, lewa, góra i wstajemy. Więc to ćwiczenie, jak widać, wydaje się proste, kiedy się je robi, można się faktycznie zmęczyć. Wykonamy to ćwiczenie 5 razy, czyli jeszcze 3 powtórzenia, hop, hop, lewa, prawa i do góry, hop, hop, prawa, lewa i góra. No i dobra, nie chcę Was martwić, ale trochę wygibasów dzisiaj będzie, bo na tym polega ten trening. Zastanawiam się, jak będzie mnie najlepiej widać, chyba w ten sposób. Kładziemy się na plecach i w tej pozycji robimy tak zwaną agrafkę, czyli prawa noga leży na podłodze, lewe kolano zakładam za prawą nogę i dociskam do podłogi i lewą ręką chwytam moją prawą nogę. I teraz co tu jest ważne, żeby udo nie uciekało nam do przodu, było cały czas w linii tułowia, jeżeli dajemy radę, to ściągamy je troszeczkę do tyłu. Jeśli nie dajemy rady, to zostaje w tej pozycji i możecie sobie pomóc lewą nogą. Im wyżej, tym będzie trudniej. Jeżeli nie dajecie rady, ściągacie ją troszeczkę niżej. I w tej pozycji staramy się... Ja mam głowę podniesioną, wypuśćcie głowę, ja tutaj chcę widzieć, co Wam pokazuję. W tej pozycji skręcamy się w lewo i staramy się lewą nogą, lewym barkiem dotknąć podłogi. Tutaj rozciągamy cały bok, mięśnie, które są nam potrzebne w czasie biegania. Mięśnie, które otwierają nam klatkę piersiową. 5 takich powtórzeń. Hop. I zmiana strony. Lewa noga leży, prawą zakładamy. Chwytamy prawą ręką lewą nogę, mam nadzieję, że się nie mylę w kierunkach. I hop, ściągamy do prawego boku. Skręcamy się i wracamy. I tak 5 razy. Hop, 3. Jeżeli coś Was boli, to tak jak powiedziałam, obniżacie prawą nogę, nie staracie się na siłę, robicie tyle, ile jesteście w stanie. Tak, żeby czuć lekkie rozciągnięcie, ale też, żeby czuć komfort. Tym razem kładziemy się na brzuchu i robimy ćwiczenie troszeczkę odwrotne. Mam nadzieję, że mi widać.
Ręce rozkładamy na boki. Przytwierdzamy do podłogi. Ręce absolutnie nie mogą się z tej podłogi ruszyć. I w tej pozycji prawą nogą staramy się dotknąć lewej ręki. Jeżeli nie dotykamy, to nie ściągamy ręki do nogi. Ręka jest cały czas w tej samej pozycji, a my staramy się dotknąć najwyżej, jak potrafimy. Hop! Tutaj również otwieramy klatkę piersiową, rozciągamy nasz tułów, rozciągamy mięśnie skośne. Hop! Możemy po 3 razy na stronę, żeby Was nie katować. I hop. Mam nadzieję, że nie było tak źle. Jeszcze jedno ćwiczenie z wygibasami. Siadamy w siadzie. Można na początek Wam powiem coś a la płotkarski, czyli prostujemy lewą nogę, prawa zakroczna jest zgięta i teraz lewą nogę również zginamy i tworzy nam się taka kokardka tutaj. I w tej pozycji staramy się, aby nasz prawy pośladek dotykał ziemi. Przekonacie się, że te osoby, u których miednica jest ponapinana, nie jest mobilna, nie będą mogły dotknąć tym pośladkiem ziemi. Będą siedziały na jednym pośladku, więc tutaj już dla niektórych sam siad może być trudnym zadaniem. I w tej pozycji wyciągamy lewą rękę i rozciągamy cały bok. Rozciągamy tak, żeby tutaj czuć, jak nam się wszystko rozciąga. Hop, i możemy się pogibać. Jeżeli czujemy, że tu jest ok, to robimy sobie takie półkola, tak, żeby poczuć rozciągnięcie. Ok. I teraz wykonamy kolejne ćwiczenie, które bardzo lubię na otwarcie miednicy. Czyli w tej pozycji podpieramy się prawą ręką i podnosimy miednicę do góry. I czujemy, jak tutaj wszystkie mięśnie nam się rozciągają. Jak rozciągają nam się przywodziciele, jak otwiera nam się tu pięknie miednica. Dopinamy pośladek, czyli zaciskamy mocno. Hop, i rozciągamy się w tej pozycji. I 5 razy wykonujemy to ćwiczenie. Możecie bardzo fajnie sprawdzić, czy obydwie Wasze strony są tak samo mobilne, czy w jakiej stronie macie braki, która strona jest u Was mocniejsza. I ta strona, która jest słabsza, oczywiście wymaga większej ilości pracy, czyli robicie na nią po prostu więcej powtórzeń. Więcej powtórzeń, możecie też zobaczyć, jakie macie braki, które ćwiczenia sprawiają Wam trudność i na przykład po bieganiu albo codziennie wieczorem zrobić sobie taki zestaw ćwiczeń, który poprawi Waszą mobilność. I ponownie. Hop, mocno dopinamy pośladek. Staram się jak najbardziej wypchnąć miednicę do przodu. 3, 4 i 5. Kolejne ćwiczonko. Tutaj może mi trochę urwać głowę, ale zależy mi, żeby pokazać Wam to ćwiczenie od boku. Leżycie na plecach. I w tej pozycji wykonujecie taki ruch. Nakładacie miednicę na siebie. Odrywacie pośladki od ziemi, ale nie odrywacie tych pośladków razem z miednicą, tylko nakrywacie miednicę. Hop, sam pośladek, a miednica skręca się na siebie. I robicie 5 takich ruchów miednicą. Hop. Jeżeli załapiecie ten ruch, zrozumiecie już, o co chodzi, co znaczy zawinąć miednicę, to w tej pozycji hop, zawijamy miednicę i podnosimy ją jak najwyżej. Nie podnosimy miednicy w ten sposób, robiąc lordozę, tylko hop, miednica na siebie, tak żeby tutaj nam się rozciągały przywodziciele. I jeżeli dajemy radę w tej pozycji, to możemy sobie utrudnić zadanie. Jeżeli nie dajecie rady, po prostu ćwiczcie sobie hop, nakładanie miednicy, podnoszenie. Podnosicie tyle, ile dajecie radę. Jeśli dajecie tyle radę, to dajecie tyle radę. I na razie się nie przejmujcie. Jeżeli nie sprawia Wam to problemu, to w tej pozycji
staramy się na zmianę podnosić prawą nogę i lewą nogę. Wydaje się proste, ale tutaj jest kolejna pułapka. W czasie podnoszenia nogi nasza miednica spada w dół, nasz kolec biodrowy spada w dół. Biodra nie są, kolce biodrowe nie są na równej pozycji, więc to jest ćwiczenie stabilizacyjne na miednicę. Podnosząc nogę w górę, staram się utrzymać miednicę cały czas w tej samej pozycji. Miednica jest stabilna. Hop. Hop. Trzymajcie swoje dłonie na kolcach biodrowych, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. I jeżeli to ćwiczenie idzie Wam świetnie, możecie sobie jeszcze utrudnić. Czyli prostujemy prawą nogę. I tu już zobaczycie, że faktycznie ta miednica bardzo mocno chce nam opaść. Więc hop, mocno stabilizujemy miednicę mięśniami. I schodzimy niżej, wypychamy nogę do góry, mocno dopinając lewy pośladek. Czyli pośladek tutaj bardzo mocno pracuje. Miednica jest cały czas na równym poziomie. I staramy się 5 razy hop, wypchnąć nogę maksymalnie do góry. Hop. I zmiana. Znowu. Miednica nie opada. Stabilna. Hop. I tu dopinamy mocno prawy pośladek. Prawym pośladkiem wypychamy nogę do góry. Hop. I hop. Super. Teraz przejdziemy do podporu. I w dalszym ciągu pokatujemy sobie troszeczkę miednicę. Podpór przodem. Opieramy się na dłoniach. W tej pozycji robimy tak zwanego, potocznie mówiąc, sikającego psa. Czyli unosimy lewą nogę do góry, pamiętając o tym, żeby tułów był cały czas ustabilizowany. Czyli miednica, hop, nie lata na boki, czyli znowu miednica stabilna. Podnoszę nogę tylko tyle, na ile pozwala mój zakres ruchu. Czyli nie pomagam sobie w innych stawach, ruchem w innych stawach, tylko ma pracować tylko i wyłącznie staw biodrowy. Hop, po 5 razy i zmiana. Również 5 razy na drugą stronę. Hop, hop. I to samo ćwiczonko. Unosimy nogę do góry. I tutaj aż samo chce się wygiąć wszystko, tak? Wyginamy kręgosłup, chcemy jak najwyżej podnieść nogę. Nie. Tutaj jesteśmy cały czas prosto i podnosimy nogę nie przez skręt miednicy, a taki zakres, jaki mamy w naszej miednicy. Czyli w moim przypadku jest to tyle. Hop. I nie na siłę nie unoszę nogi jak najwyżej, tylko tyle, na ile pozwala mi moja miednica. I druga strona. Hop, hop, 3, 4 i 5. I to samo ćwiczonko w planku. I tutaj też zobaczycie, że nie jest tak prosto, ponieważ trzymamy plank i w tej pozycji również robimy wznosy nogi do góry bez skręcania miednicy, tylko wykonujemy sam ruch. Hop. Miednicy, napinamy pośladek i unosimy nogę tyle, ile dajemy radę. Więc tutaj nie ma żadnego oszustwa, nie oszukujemy siebie samych, tylko sprawdzamy faktyczną mobilność naszego ciała. Ok. Trochę brzucha już zrobiliśmy, więc zrobimy sobie jeszcze jedno ćwiczonko na sam brzuch. Kładziemy się na plecach. I będziemy ćwiczyć nasze skośne mięśnie, które bardzo są przydatne w bieganiu. Tu pokażę Wam prawą rękę. Kładziemy na podłodze. Lewą rękę nakładamy na prawą i wstajemy, sięgając mocno w lewo skos. Hop. Hop. Po 5 razy na stronę. I zmiana strony. Lewa ręka, prawą sięgam do lewej i prawo skos. Hop. Trzy.
3, 4 i 5. Bardzo dobrze, zostało nam 5 minutek, więc troszeczkę wyluzujemy, uspokoimy nasz oddech. Bo tak jak mówiłam, ćwiczenia niby spokojne, a ja sama mam zadyszkę. Wezmę krzesełko, żeby mnie było widać, a Wy stańcie przy Waszej kanapie albo przy krześle, jak Wam wygodniej. I rozciągniemy nasze mięśnie kulszowo-goleniowe, które są bardzo przydatne w bieganiu i bardzo pomagają nam przy wahadle przednim. Więc teraz kładziemy nogę na stołek. Ważne, żeby nie było to za wysoko, bo bardzo często robiąc jakieś ćwiczenia na stadionie, staramy się położyć nogę jak najwyżej, a tak naprawdę nie jesteśmy rozciągnięci, nasza miednica jest krzywo i nie rozciągamy tych mięśni, co powinniśmy. Dlatego na sam początek kładziemy nogę trochę niżej. Miednica, kolce biodrowe na tym samym poziomie i robimy skłon nie kręgosłupem, a tu całym tułowiem zaginamy się w miednicy, palce na siebie i staramy się zejść jak najniżej. I w tej pozycji gwarantuję, że nie dotkniecie tutaj brzuchem kolana. Trzeba się oczywiście zgarbić, ale my się nie garbimy. Prosto, hop. I w tej pozycji przytrzymujemy. Powinniśmy czuć, jak nam się rozciąga cały dwugłowy, jak nam się rozciąga łydka. Hop. I cały czas pilnujemy w tej pozycji miednicy. Zmieniamy nóżkę. I to samo ćwiczonko. Najpierw zaczynamy od kontroli miednicy. Nie garbimy się, plecy proste. I robimy skłon brzuchem. Hop. U niektórych może być tak, że zrobią tyle i koniec. Nie da się zrobić skłonu. Okazuje się, że w ten sposób robią bez problemu, a w ten sposób już nie dają rady. Więc to jest też bardzo fajne ćwiczenie, żeby zweryfikować to, jak jesteśmy rozciągnięci. I jeszcze jedno fajne ćwiczonko. Tym razem na rozciągnięcie pośladka. Jest to moje ulubione ćwiczenie na rozciągnięcie pośladka. Możecie użyć wałka, jeżeli nie macie wałka, robicie to ćwiczenie bez wałka. Już najpierw pokażę bez wałka. Prawą nogę, już tak przodem. Nie wiem, jak Wam to dokładnie mam wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że widzicie, lekko zginacie w kolanie i staracie się stopą sięgnąć jak najwyżej. Jeżeli to jest tyle, to jest tyle. Jeżeli to jest tyle, to tak zostaje. Lewa noga zostaje z tyłu. Tu miednica oczywiście równiutko. Teraz Wam pokażę od boku tą samą pozycję. I tu powinniście czuć, jak pięknie rozciąga się pośladek. Im wyżej sięgniecie prawą stopą do góry, tym pośladek będzie się bardziej rozciągał. I teraz ci, co mają wałek, podkładają wałek pod udo czy pod łydkę, jak Wam wygodnie. I jeździmy sobie na wałku, aktywnie rozciągając ten pośladek. W moim przypadku jest to ćwiczenie, które najbardziej ten pośladek rozciąga, ponieważ wszystkie stawy są, cała miednica jest zablokowana, tu nie ma żadnego oszustwa i bardzo mocno czuję to rozciągnięcie. Hop. I jeszcze druga strona, to już jest przedostatnie ćwiczonko, jeszcze pokażę Wam jedno ćwiczonko na zakończenie, bo widzę, że już ćwiczymy pół godzinki, więc nie chcę przedobrzyć. I to samo, drugi pośladek. Hop. Mam nadzieję, że jesteście w stanie wykonać te ćwiczenia poprawnie i poczuć, że faktycznie przynoszą bardzo fajne efekty, że faktycznie czuć te wszystkie mięśnie, mięśnie, o których nie mieliśmy pojęcia, albo ograniczenia, o których nie mieliśmy pojęcia. Hop. Dobra. I takie finałowe ćwiczonko na sam koniec, stricte pod wykonanie wahadła przedniego w czasie biegu, z uwzględnieniem tych ćwiczeń, które robiliśmy, czyli z
staraliśmy się dziś otworzyć naszą miednicę, ustabilizować. No i to jest takie ćwiczonko sprawdzające nasze umiejętności. Pod prawą nogę podkładamy wałek. Kładziemy się na plecach. I teraz unosimy się, unosimy naszą miednicę, podpierając się na wałku. I w tej pozycji ustabilizowanej miednicy, czyli to, co mówiliśmy cały czas, kolec biodrowy nie opada, tylko kolec biodrowy jest na swoim miejscu i w tej pozycji wykonujemy ruch do wahadła przedniego tak, żeby miednica nam nie opadała. Czyli wykonujemy wahadło przednie przy stabilnej miednicy. Hop. Hop. To już jest takie połączenie tych ćwiczeń, które dziś robiliśmy. Oczywiście w pół godzinki jest to bardzo krótki czas, żeby zrobić cały taki trening albo wytłumaczyć wszystko. Hop. Ale zawsze można czegoś się dowiedzieć, czegoś się nauczyć, podejrzeć jakieś ćwiczenia, które potem wykorzystacie w swoim treningu. No dobrze. Mam nadzieję, że troszkę się spociliście. Ja się trochę spociłam, mimo że znam te ćwiczenia. Ode mnie na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I zapowiem już kolejnego żołnierza sportowca, który w kolejny wtorek, znaczy we wtorek, zrobi dla Was trening. Będzie to Arleta Podolak, mistrzyni świata juniorów w judo. I tyle ode mnie. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że się podobało i bądźcie i ćwiczcie razem z nami.